Siemanko czugiści i Ja jestem Paziu i dziś pojawiła się najnowsza edycja wydarzenia Tank Rewards, a wraz z nią trzy czołgi do zdobycia M4 Improved, polski pudel i brytyjski AT15A. Wielu z Was już teraz zastanawia się, który pojazd wybrać, którym najwięcej zarobię i dziś postaram się Odpowiedzieć na te pytania, ale wcześniej zobaczmy, jak od strony technicznej wygląda przebieg tych poziomów, co tam jest ciekawego do zdobycia. Więc moi drodzy, na samym początku będziecie mieli do wyboru takie typowe kamuflaże, style albo rezerwy, już. Bardziej według mnie kuszące i materiały eksploatacyjne. Wydaje mi się, że dla większości z Was najlepiej będzie wybrać to, ponieważ no, to są jednak drobne rzeczy, mało też warte małe zestawy, nieduże. Gdyby były duże, to byśmy troszeczkę inaczej rozmawiali. W drugim poziomie bardzo ciekawie wygląda już tutaj układ wyposażenia, ponieważ zobaczcie, no... Optyka, naprowadzanie to nie są tanie rzeczy, to kosztuje dużo hajsiwa, więc tutaj warto byłoby to według mnie wybrać. W trzecim etapie mamy schematy uniwersalne, narodowe albo też materiały eksploatacyjne, wydaje mi się, że większość z Was pewnie schematy chętnie by przygarnęła, więc tutaj raczej wiecie już co wybierać i w czwartym etapie mamy moi drodzy misje na razy 5 x bardzo przydatne, stroty w garażu także, nie przeszedłbym obok nich obojętnie, wyposażenie to się na pewno może przydać graczom, którzy potrzebują do swojego, na przykład, ISA 3 dosyłać, no bo to jednak do dział dużego kalibru. Czyli pamiętajcie, musicie mieć potężne działo, i w piątym etapie mamy AT15A, pudla M4 Improved lub Tydzień Konta Premium. Wydaje mi się, że tutaj wybór jest bardzo logiczny. M4 Improved na przedbiegach odpada, po prostu, no, choke at 15 a pudel, no tutaj rywalizacja jest bardzo zacięta. Teoretycznie więcej kredytów powinniście być w stanie wyciągnąć AT15, bo jednak wyższy poziom, wyższy przelicznik, więcej kredytów jakby od gry dostaniecie, nawet robiąc tyle samo co pudlem. Ale moi drodzy, no jednak pudel dużo przyjemniejszy i nim, i nim naj, na dłuższą metę wolabym grać, więc. Wejdziemy sobie do bitewki na początek AT15, potem Pudel, potem M4 Improved. Postaram się o tych czołgach troszeczkę pogadać i może ewentualnie skłonić was do tego, tego, tego pojazdu. Choć, jak już powiedziałem wcześniej, M4 Improved to jest naprawdę totalne dziadostwo i nikomu bym tego nie polecał. Nawet za darmo, bo tylko będzie szpecił garaż. Na, bi na bitwę chwilę poczekamy, także usłyszymy się w potyczce. Czytał na mapę Tundra, losowanie jest bardzo przyjemne, ale to nie zmienia faktu, że wszystkie wady AT-15A raczej będą tutaj i tak widoczne. Zacznę jednak od zalet, ponieważ no, nie chcę Was od razu zniechęcać do czołgu. Na początek może go troszeczkę pochwalę, więc co jest bardzo fajne w tym czołgu, macie preferencyjny matchmaker. Obecne czołgi World of Tanks tego nie mają, ale ten jest stary i co te stare czołgi miały specjalnego to to, że jak byłeś siódemką, to maksymalnie mogło ci rzucać na ósemki i to wciąż do dziś istnieje, czyli maksymalnie spotkacie tym pojazdem ósemki na przykład ISA 3 ale nie spotkacie nigdy obiekta 257 t dziesiątki, nie wiem E-75, takich czołgów tym pojazdem nie spotkacie, to jest bardzo istotne i fajne ale no mówię, tu jest haczyk tylko jak gracie sami, nie w plutonie bo jak gracie w plutonie, no to już pograne będą też dziewiątki Poza tym, macie, moi drodzy, wysoką szybkostrzelność, przyzwoitą penetrację, macie pancerz, który jest w stanie co nieco podbijać, nie mało życia, także trochę tych zalet jest, ale płacicie za to na pewno bardzo niskimi uszkodzeniami na strzał, mobilnością i jednak pancerzem bardzo skromnym z innych stron niż front. Także na froncie macie kilka takich słabiej opancerzonych miejsc, więc czołg ten na papierze. Zawsze może wyglądać interesująco, ale w praktyce, szczególnie jak pogracie przeciwko wyższym tierom, szybko się okaże, że kurde, dużo na papierze, mało w praktyce. Więc, no, może na początku wydawać się, że będzie spoko, aż czasem będziecie troszeczkę rozczarowani. Ja tym pojazdem nie pojechałem na prawo, ponieważ widziałem o tym, że to jednak jest spory kawałek do pokonania. Tam jeszcze jest taki teren bagnisty, to już w ogóle. Katastrofa, więc pojedziemy sobie tutaj i postaram się tym mostem podjechać do rywali. Oglądam się za siebie, oglądam się też na boki, ponieważ tutaj jest zawsze zagrożenie spotkania jakiegoś rywala. Na razie nic. Bardzo dziwnie zresztą, że tutaj nikogo nie ma. I pojawił się KW2. KW2, który chyba też mnie widzi. Już go przywitałem. Dostał. Dostałem od niego, ale wydaje mi się, że kolega Kacperski też raczej z siebie taki zadowolony nie jest, bo jednak ta wymiana kosztowała go kosztowała go bardzo dużo, tak? Dostał za 468, zrobił mi 300. Ja nie wyszedłem na tym wcale tak źle. I chyba moi drodzy, jestem kurka wodna w raju Black na znawku, ale wcześniej też 485. M jeszcze M to jest, dobra, to troszeczkę gorzej. Jak MK to gorzej, bo MK faktycznie groźniejsze. Patrzę, czy tego KW2 nie ma? Nie ma. Ok. Z tego co widzę, jest KW2 jednak. Cholera jasna. Dobrze. Mhm. Mm Te 3485M. Dostał. I farmimy tych afkerów. No. Uruchomił się Black Prince z Kubany. Oto. to ham. Black Prince mnie przebija i chyba moi drodzy będę ginął. I jeszcze arta mnie skończyła. Aj, aj, aj niestety. Niestety Black Prince się obudził. Ja mogę w niego nawalać yy, z większego dystansu, ale no tego nie zrobiłem. Dlatego że wiedziałem o tym, że trudno go będzie spenetrować, yy, kiedy mamy 171 penetracji, a to jest jednak jedna z najtwardszych siódemek, ale. Spoko. 1300 uszkodzeń to jest taki wynik solidny tym pojazdem. To już jest wynik, z którego jestem zadowolony. Szczerze powiem wam, też pokazałem wam pancerz, co jest ważne. No, odbiłem sporo, ale to KW2 za bardzo mnie um, rozwaliło. Ten strzał w co dostałem, to była bolączka. Nie sądziłem, że tego drugiego, yy, drugi strzał przyjmę. Nie byłem na, na ten pocisk przygotowany mentalnie i w ogóle, więc tutaj taka. Delikatna wtopa z mojej strony. KW2 mnie porobiło jednak. Gratulacje dla tego kolegi. Teraz druga bitewka pudelkiem. Bitwa ta mam nadzieję, że będzie też w miarę taka naturalna czyli nie będzie tutaj sytuacji, że wiecie, zrobię wynik kosmiczny, ale też nie chcę zrobić wyniku tragicznego. Najlepiej będzie, jak będą bitwy takie umiarkowane. Dobrze. Ale nie za dobrze, okej. Okay? I co my tu mamy? Mamy szósteczki, dwie arty, yy, mapa, gdzie liczy się celność. No i teraz postaram się troszeczkę pogadać o pudelku. Yy, jeżeli chodzi o ten pojazd, trudno jest tutaj doszukiwać jakichś potężnych wad. Macie sporą wytrzymałość, macie pancerz, który może odbić, nie, nie powinien, ale może. Macie dobrą mobilność, macie dobre działo, tylko ja chcę podkreślać, raczej nie bardzo dobre działo i raczej nie też bardzo dobrą mobilność. Dobrą, dobrą, czyli wszystko praktycznie w tym czołgu jest dobre. Można się już przyczepić, że trochę ten pojazd jest za duży, no bo jest duży. Też ma tendencję do padających modów i ginących załogantów, jest ich sporo, jest aż 5 załogantów. To jest sporo, ale większość czołgów niemieckich, a że to jest jednak. Polski przyjęty czołg, a czy niemiecki przyjęty czołg przez Polaków, no to badają moduły, giną ale jest mnóstwo, mnóstwo zalet, niestety nie mamy preferencyjnego matchmakera, więc możecie spotkać tą szóstką ósemki. Bo to jednak nowoczesny czołg, jeden z tych nowszych. Postaramy się zacząć, moi drodzy, od przysnajpienia troszeczkę w tamte rejony, w tamte krzaki. Tutaj się ustawię, płamy sobie to drzewo, aby mieć lepsze maskowanie. Pamiętajcie, że połamane drzewa dają maskowanie. I tutaj będę celował na ten przejazd. Ale chyba rywale średnio się skusi na tą stronę. O, jedzie, 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 jedzie. Czy będę trafiał? E, e, chyba gościu sobie ze mnie kpisz. Jak mogłem nie zadać uszkodzeń... Typowi 6 6,4, to nie wiem, a tych typów dużo, bo one były za ostatnią edycję Tank Rewards. Okej, okay, zrobiłem troszkę, ale no. Jak mogłem nie zadać w niego uszkodzeń, to jest dramat. To naprawdę. wkurzyłem się teraz. No bo to jest takie. weź. no nienormalne. W takiego papiera za zero. I idź pan. Oszustwo! Kradzież w biały dzień! Zostałem wykryty, no ale dobra tam, trudno. To nie jest teraz najistotniejsze, że zostałem wykryty. Będę chciał oczywiście przycisnąć po tego pudla. Tutaj przy linii, ale zostałem wykryty. I teraz zastanawiam się, czy to on mnie wykrył? Tak, chyba on, bo ja też go wykryłem. To raczej on, bo jest jeszcze taka opcja, że ktoś stoi przede mną. Ale to już byłoby bardzo, bardzo hardkorowe. Z to uszkodzeń mało. No, ale pudel ma to do siebie, że nie bije tak fajnie jak te 3485 m. Więc, gdybym miał wybór. Bo czasami też pytacie, co lepsze. Te 52, o kurde, a jednak tutaj jest gościu. Gdybym miał wybór, bo często pytacie o to, zawsze powiem szczerze, wybrałbym MK. Zawsze MK lepsza pod kątem walki takiej na randomie. Jednak ten damage MK 180 robi robotę. 135, bo tyle ma pudel średnio. To jest za mało. To jest po prostu za mało, no, bez obrazu, ale no. Czasami to by właśnie dawało pudrowi życie, gdyby on bił za więcej. A jak strzelisz za 100, to po prostu często się nie opłaca walczyć i trzeba się schować. A MK na przykład możesz iść na wymianę z ciężkim i nawet wyjść z tej wymiany korzystnie, co jest bardzo w World of Tanks ważne. Wymiany są bardzo ważną częścią gry. Dało nam się porobić pudelka rywali i już puszuję dalej po baboki i tak dalej. Wszystko w sumie o rywalach wiemy jakie jest ich rozłożenie sił, ale haeków na artę czy warto ładować. Słuchajcie, no. Załadujemy, ale łatwo jest tymi haekami nie przebić arty. U, zostałem wykryty. I bije do mnie MK. Jestem gigantyczny, więc będę bardzo dużo obrywał. Oj, 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 oj. chyba troszeczkę, żem przesadził. No, Helkat i ginę. Nie dojadę. Raczej nie przeżyję tego. Ale fart. Powinienem zginąć na tym przejeździe, serio. To się powinno dla mnie skończyć zgonem. A jednak z jakiegoś powodu ocalałem. Arta nie trafiła, zdejmę ją. Dobra, jest ok. Chociaż porobiłem baboki. Mogę być z siebie dumny. Ten szturm był strasznie ryzykowny, ale nie byłem świadomy, że oni się przygotują na to. Zlekceważyłem ich. I to jest piękna sprawa. Ja jestem z siebie nawet zadowolony, że zostałem pokarany za swój błąd. Tak powinno być. Za błędy się kara. Przynajmniej wtedy się zapamięta, że się popełniło błąd. A czasami jak popełnimy błąd, a... Ujdzie nam to na sucho, to zapominamy o tym. Tylko... <noise> ja nie chcę pokazywać wam bitew nudnych. Bardzo mi zależy na tym, żeby te bitwy były takie szczere, dynamiczne. Nie na racjach, nie na... Nie wiadomo czym. Z jajami. A jestem tak ustawiony, że jak wychylę ginę... O, 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 o. Nie przebiłem. Ups, chyba mam garaż No, jeszcze od frontu dostałem od Jumbo za 88. Ale po asyście jeszcze dostaję. Może ktoś go jeszcze trafi? Trafi go ktoś? Traficie go? Pięknie. To jeszcze po mojej asyście. A i teraz już zniknął, niestety. Ale dobra bitwa, lepsza niż AT15A. Um, to nie jest powód do radości. W takim razie z tej bitwy T15, ale ta bitwa była ponadprzeciętna, wygrana, o to super. I na końcu odcinka pokażę Wam zarobki z każdej bitwy, dobrze? Teraz jeszcze zagram improvedem. M4 improved. Jeżeli chodzi o ten choke, on jest stary, ale nie ma preferencyjnego matchmakera, to znaczy, że możecie tą piątką spotkać siódemki. Ja bym się bał, ja bym się bał. Uwieście mi, że nie jest to nic przyjemnego, kiedy macie penetrację 92 na pocisku podstawowym i 127 na pocisku APCR. Naprawdę. Spotkaj z takim dziełem siódemkę, to ta siódemka to po prostu cię zmiecie z powierzchni ziemi. Ale mówię o tym na początku, ponieważ no, to jest kluczowa rzecz. Czy pojazd spotka takie tiery, czy takie, zacznę od y, wymienienia zalet, potem wad, więc główne zalety tego czołgu to jest to, że ma bardziej nachylone płyty niż zwykły Sherman, taki M4 Sherman. Jak to wygląda w praktyce? Czwórki, stokowe piątki, które mają mniej niż 100 penetracji mogą się od Ciebie odbić. Czołgi, które mają powyżej 100 mm penetracji prawie zawsze Cię przebiją. Czyli pancerz lepszy niż Sherman, ale tak w sumie to pancerza nie ma. I po drugie, macie bardzo fajną mobilność, która pozwala wam jako tako nawet podświetlać. I bardzo też fajny obrót. Szybko to się obraca, no, fajnie przyspiesza. Mobilność jest naprawdę kozak. Więc mamy takie dwie w sumie zalety: pancerz na papierze i mobilność. Z Wad no to działo. No, to mimo wszystko i tak pancerz taki, taki praktyczny. I no fakt, że to spotyka siódemki, co jest w ogóle no nie, niemożliwą rzeczą. Ten czołg na piątkach według mnie nie domaga z tym działem. I gdybym miał wybór, to zrobiłbym mu specjalny matchmaker, że może spotkać tylko piątki, i to wcale nie byłoby przegięcie. I wciąż i tak bym za ten czołg nie dał nawet złotówki tylko kolekcjonerzy według mnie mogą takie ciągi rozważać, analizować sobie. A dobra, no w sumie to ja kolekcjonuję czołgi, to chcę go mieć, ale nikt taki normalny gracz, który po prostu chce mieć same solidne konstrukcje, nie powinien o tym czołgu myśleć, bo no to jest strata w ogóle. Po co się męczyć? Po co to w głowie analizować? Więc zobaczcie, spotkaliśmy Shermana i już widać, że jest on dla nas y, problemem. <grym> Mamy problem, aby go spenetrować w bok wieży. Mamy także problem, aby w niego trafić. I to... To nie są rzeczy, z których należy się śmiać. Jeżeli na widok Shermana 3 masz problem, to już wiadomo, że będziesz miał problem tym bardziej na widok Churchilla, KW-1 czy jakiegoś tam Excelsiora. To już teraz jest dobra informacja, że lepiej... To już nie będzie, lepiej to już nie będzie, więc przygotowałbym się na płacz. Jadę krzakami. Pamiętajcie, aby zawsze tutaj jechać krzakami, ponieważ wtedy będziecie późno wykryci. Jak wyjedziecie tutaj, tym szczerym polem, to popełnicie ogromny błąd i giniecie często, więc to jest taka rada, jak dobrze atakować tą stroną, zawsze za tymi gęstymi krzakami. Nigdy nie jedziecie szczerym polem. Znaczy nie powinniście, ok? Sherman stanowi wyzwanie, ale może go przeb przebiliśmy go. No w końcu, ładnie. Troszeczkę zablokowałem słusznika, a to niechcący. Już go tutaj odpuszczę. I falimy w tego Chinukaja Artawali. No, na szczęście nie powinna przebić. Nie powinna. Oj. Przebił mnie. Kurde. To nie są w sumie takie żarty. Bo tutaj kawu jest. Muszę zjechać niżej. W sytuacji, kiedy już wyczyściliśmy sobie tą flankę, możemy tutaj między krzakami walczyć, tak? I wykorzystać swoje maskowanie, więc to już jest taka przewaga nasza. Zrobiłem 900 uszkodzeń, czyli to jest wynik bardzo dobry tym czołgiem. To już naprawdę jestem zadowolony. I teraz zastanawiam się, jakby tutaj. Móc dopaść to KW, czy, czy... jest jakaś realna szansa, że go spenetruję? W bok wieży wydaje mi się, że powinna być taka opcja, tylko to się może skończyć zgonem, więc warto jest skalkulować, jak się za niego zabrać. I też podkreśla, zadawałem golda, ponieważ no... 90 penetracji to tylko na tył kawu. Na, na bok to będzie tak średnio. Podjechać czy nie podjechać? Hmm. Nie, 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 nie. Jeszcze, jeszcze chwilę poczekam. Jeszcze chwilkę tutaj poczekam, bo tutaj się sytuacja bardzo, bardzo szybko zmienia. Możliwe, że ten sztuk się zacznie cofać i będzie. Nie trafiłem w niego, albo trafiłem w K.W. Bardzo możliwe, że trafiłem w K.W. Wiecie? Yy, tak, coś czuję, że to kawu dostało. I mam pewien pomysł. Um, przypuszczę tutaj tego T1 i to KW. Jeżeli oni nie zbiorą, to znaczy, że rywale nie ogarniają zbytnio tematu i można podjechać. Krzakami oczywiście. Krzakami, krzaczkami jak najbardziej elegancko, cyk-cyk-cyk. I powiem Wam szczerze, że rywale faktycznie siedzą w tych krzakach, ale nie poświetlają nic. No słabe załogi na pewno. Ja mam ten plus, że na tym końcu mam akurat dobrą załogę. To jest coś, co nie jest najlepsze przy prezentacji. No, wiadomo, że najchętniej to bym miał tak załogę z dwoma perkami, z jednym perkiem, ale nie przyrzucałem jej, bo też nie chcę zrobić bitwy jeden strzał. Serio. Aha. W takim miejscu dostałem od arty, mówię sobie. A dobra, tutaj jest ta górka, to nie dostanę. Pewnie tam będzie tłuc babokami, co nie tam, bo to kawu, to łatwo strzelić. A on chłop wybrał mnie. Co za hamno. No ale przynajmniej bitwa będzie wygrana. I za chwilkę pokażę wam zarobki z każdej z nich. Moi drodzy, za nami trzy bitwy, i teraz. Pokażę wam, którym czołgiem ile zarobiłem. Zacznijmy od omówienia bitwy AT-15A. Tutaj ten początkowy wynik wydaje się być bardzo imponujący, jakiś szalony, ale to tylko dlatego, że dostałem jakąś nagrodę za misję i wydarzenia. Tak realnie patrząc, dostałem z kątem premium 46 698 srebra. Koszt naprawy, no to grosze i amunicja też drobniaki. Czyli, no jest to wynik Spoko, bo zrobiłem tylko 1300. Teraz pudel. Pudlem ten wynik bazowy jest już taki realny i to faktycznie już jest bardziej taka sprawa rzeczywista. Możemy przyjąć, moi drodzy, że dostałem za bitwę, no bo ten bohaterski opór to jest trochę szczęście, 36735 735 srebra, robiąc 1600 demedża, czyli robiąc więcej pudlem zarobiłem mniej. To jest dopiero akcja. Robiąc więcej, dostałem i tak mniej. Dlaczego? No bo siódme tiery mają lepszy bonus do zarabiania, a ósmy jeszcze lepszy niż siódme. Jeżeli chodzi o M4 Improved, tutaj dostałem niby 34 tysiące, ale to wiadomo, jest i tak wszystko mocno, mocno zawyżone. Bo ta bitwa była naprawdę spoko, tym człowiekiem... Czasami robię 500, 600 i to wcale też się nie wkurzam nawet, bo trudno tym zrobić cokolwiek. I tutaj mamy zarobek na 331 tysięcy, wiadomo naprawa, amunicji, no na to grosze. Także, no wiadomo, że najlepiej będziecie zarabiać o te 15A, ale na pewno nie można powiedzieć, moi drodzy, jednocześnie, że pudlem będzie duża różnica na niekorzyść. Raczej pudle będziecie robili bardzo dobre bitwy i będziecie też dużo bardziej zadowoleni, więc no ja mimo wszystko chyba z tych trzech wybrałbym pudla. To byłaby moja decyzja. Czekam na Wasze argumenty i komentarze, który wybierzecie, dlaczego wybierzecie. No i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że takie pojazdy są do zdobycia. Tyle ode mnie. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć!